Radosław Patlewicz, jestem oskarżycielem posiłkowym w sprawie Pawła Chojeckiego. No muszę stwierdzić, że ten wyrok jest pozytywny. Przede wszystkim ten wyrok pokazuje, że jeszcze w Polsce trwa cywilizacja łacińska. Jeszcze tutaj są ważne takie wartości jak prawda, dobro i kultura, a nie kłamstwo, zło i chamstwo. Oskarżony Paweł Chojecki wulgarnie obrażał świętości katolickie, w tym między innymi przyrównywał sakramenty katolickie do wydalin ludzkiego ciała, czyli do kału. Szkalował naród polski, nazywał naród polski między innymi durniami, szarańczą. Szkalował też prezydenta, wyzywał go od upośledzonych, od durniów, od zdrajców i tak dalej. Także ten wyrok myślę, że spowoduje, iż oskarżony Paweł Chojecki opamięta się i zaprzestanie tej kłamliwej, wulgarnej, antypolskiej działalności. Zawsze w górach wchodzi jeszcze apelacja, ewentualnie. Czy pan albo ktoś inny z państwa będzie jeszcze jakieś odwołanie składał? Nie, nam przede wszystkim zależało na tym, żeby Paweł Chojecki został uznany winnym. I tutaj też muszę wspomnieć na to, że w toku procesu sądowego doszło do wielu naruszeń ze strony adwokata, obrońcy oskarżonego, który między innymi próbował powołać na świadków 27 członków i sympatyków grupy religijnej oskarżonego na okoliczność taką, że oni są rzekomo katolikami i ich te wulgarne określenia oskarżonego wobec sakramentów katolickich nie urażają. W toku przewodu sądowego udowodniłem, że poszczególne osoby są wręcz członkami tego Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, więc nie powinny występować jako katolicy na procesie. Ale mało tego, tam pojawił się między innymi wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pojawiły się też pseudoopinie jakichś raperów, teraz próbowano interwencji zewnętrznej, mianowicie ze Stanów Zjednoczonych sympatycy tej grupy religijnej wysłali ponad 400 maili, czyli chcieli w ten sposób wpłynąć na wyrok sądu. Też była opinia, no pseudoopinia posła na Sejm Rzeczpospolitej, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, ale to był były poseł PiSu. No, były też różne teksty dołączone sympatyków tej grupy religijnej, między innymi profesora Jotkowskiego, pani doktor Sosnowskiej. Pani doktor Sosnowska zresztą występowała na kanale Idź Pod Prąd, więc jest związana z tą grupą. Też krytykowała katolików niemerytorycznie, także no to pokazuje, że ci ludzie może niekoniecznie powinni dostać tytuły naukowe, które dzierżą. Ośmieszyli się. Dziękujemy.